Cześć! W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób można podłączyć do Home Assistanta monitor temperatury i wilgotności firmy Xiaomi, który jest oznaczony numerem 2. Po prawej stronie jest to urządzenie przeznaczone na rynek europejski, po lewej na rynek chiński. W zasadzie te urządzenia się niczym nie różnią, oprócz oczywiście ceny i wyposażenia. Te urządzenie nabyłem za 20 zł, a te za 30 zł. W styczniu 2023 roku. W obu przypadkach mamy do urządzeń dostarczone komplet instrukcji obsługi, stickery, dzięki którym możemy sobie zamontować te urządzenia w dowolnym miejscu. W wersji chińskiej możemy wyciągnąć tasiemkę zabezpieczającą i w tym momencie urządzenie jest gotowe do pracy. Natomiast w urządzeniu przeznaczonym na rynek europejski trzeba przygotować się na zakup dodatkowej baterii CR2032. Producent deklaruje, że na tych bateriach urządzenie będzie pracowało około 1 rok. Urządzenia pracują w standardzie BLE, czyli Bluetooth Low Energy i właśnie tego się obawiałem, bałem się małego zasięgu. Niestety w moim przypadku się to sprawdziło, ale przyczynę upatruję w obudowie mojego Raspberry Pi, ponieważ posiadam pasywne chłodzenie w postaci obudowy. Obudowa jest metalowa. Rozwiązaniem problemu z zasięgiem okazało się zakup dodatkowego modułu USB, dzięki czemu w całym domu urządzenia są w zasięgu Bluetooth. Urządzenie zostanie automatycznie wykryte przez Home Assistanta. Przechodząc do ustawień, urządzenia i usługi. Po konfiguracji urządzenie zostanie automatycznie dodane. Niestety Home Assistant nie potrafi z niego odczytać żadnych informacji, ponieważ komunikacja jest zaszyfrowana. Aby odczytać te parametry, niezbędne jest flashowanie urządzenia. Aby tego dokonać, należy dodać urządzenie w aplikacji Xiaomi, a następnie z poziomu strony internetowej dokonać flashowania. Link podam w opisie. Uruchamiam aplikację Xiaomi Home. Klikam Dodaj. Dodaj urządzenie. Wybieram monitor temperatury i wilgotności. Czujnik został dodany do aplikacji. W takim razie mogę przejść do strony z flasherem. Klikam Connect. Wybieram czujnik. Paruj. Do Activation. Dzięki temu, że dodaliśmy do aplikacji Xiaomi czujnik, w tym momencie można pobrać niezbędne dane do połączenia. Klikam Login. Po ponownym połączeniu możemy wybrać firmware, który chcemy wgrać na urządzenie. Ja wybieram wersję 4, a następnie klikam Start Flashing. Obraz jest przesyłany na urządzenie i jest dokonywane flashowanie. Urządzenie zostało sfleszowane i mogę ponownie się podłączyć. Klikam Connect. Wybieram termometr już pod nową nazwą. Sparuj. Wybieram typ komunikacji. Zaznaczam BT Home. I klikam Send Config. Ustawienia zostały przesłane. W tym momencie, jeżeli powrócicie do integracji, na liście urządzeń wykrytych pojawi się nowe urządzenie. W moim przypadku jest to monitor temperatury i wilgotności, czyli ATC
D6BB. Jeżeli przejdę do niego, to mam dostęp do wilgotności, temperatury i stanu baterii. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Bardzo proszę o łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś uwagi, zapraszam do komentowania. A jeżeli poruszone tematy na moim kanale Cię interesują, zapraszam do subskrypcji. Jeszcze raz dzięki, do usłyszenia i cześć.